Cześć, z tej strony Asia, witam Was serdecznie w jesiennym YouTube Hopie i dzięki naszym wspaniałym sponsorom możemy Was zaprosić na konkurs, którego zasady właśnie w tym momencie widzicie na ekranie. A ja przygotowałam dzisiaj dla Was pudełko ze złoceniami, bo złocenia są w tej edycji takim głównym łącznikiem wszystkich prac. Jest to pudełko, to jest takie duże pudełko z zapałek tak właściwie, w którym możemy umieścić maty na zdjęcia i jest to pudełko przygotowane z kolekcji Zoyu Design Vintage Craft. I jest to kolekcja przygotowana przez Agnieszkę Adamiuk we współpracy z naszą Kasią Gruszą z Scrapkate. Piękna, vintage'owa kolekcja z elementami takimi skrapowymi. Cudowna, w pięknych kolorach, idealna na jesienną pracę. A jeżeli jesienna praca, to zaczniemy też od papieru kraftowego i będzie to tutaj spód do naszego pudełka. I potrzebujemy wyciąć papier wielkości 7,5 na 8,5 cala, bo po zakończeniu, już jak po zrobieniu tego pudełka, ono będzie miało 3,5 na 4,5 cala. I z każdego boku robimy dwa bigowania na jednym calu i na dwóch calach. I tak powstaje nam taka siatka i potrzebujemy teraz tutaj wyciąć bigowania. Bigowania wycinamy, jakby robimy dwa nacięcia, żeby to bigowanie w całości było wycięte. Właśnie w taki sposób, jak widzicie teraz na filmie i takie nacięcia robimy z czterech stron. To, co nam zostaje, odcinamy. Każdy z tych fafrocli odcinamy i będziemy za chwileczkę odcinać też te skrzydełka. I teraz tak, odcinamy tak, żeby zostało nam tylko takie skrzydełko i dzięki temu skrzydełku będziemy później łączyć to nasze pudełeczko. Jest to taki sposób, który ja też używam przy robieniu pudełek do kartek. I też właśnie w taki sposób można zrobić pudełko na kartkę. Nie ma tutaj żadnego problemu, tylko oczywiście trzeba będzie to przeskalować. I bierzemy teraz kość i zaginamy każde bigowanie. Do sklejania tego pudełka będę używała taśmy klejącej, to jest dwustronna taśma Smart i nakładam na te malutkie skrzydełka na tą ciemniejszą stronę i też od środka na te długie skrzydełka zewnętrzne. I jak to zwykle z taśmą bywa, dociskamy mocno tę taśmę za pomocą kości do bigowania i teraz będziemy to wszystko sklejać. Na początek przyklejamy te malutkie skrzydełka, będziemy doklejać do boków od wewnątrz. Właśnie w taki sposób, równiusieńko, tak żeby nam to bigowanie się z krawędzią łączyło. I tak przyklejamy każdy z nich, a dopiero na końcu będziemy naklejać te długie skrzydełka.
I voila, spód pudełka jest gotowy. Możemy przejść do robienia tej drugiej części, która będzie naszym zamknięciem. Ja użyję arkusza numer 1 z kolekcji Vintage Craft. I tutaj potrzebujemy odciąć kawałek, który będzie miał 4,5 cala na 10,5 cala. Ja na początek odcinam to 10,5 cala, żeby mieć na to na wysokość. I teraz tutaj odcinamy 4,5. Natomiast to, co teraz odcięłam, zdecydowałam, że będzie to troszeczkę za mało ozdobne jest, a chciałam, żeby ta przykrywka to było troszeczkę bardziej ozdobione, więc uznałam, że z tej drugiej strony ten element będzie dużo bardziej się do tego nadawał, dlatego weźmiemy właśnie ten bardziej taki ozdobny i bardziej kwiatkowy. I teraz będziemy bigować na 3,5 cala, 4,3 cala i teraz 8,3 cala i 9,5 cala. I oczywiście teraz bierzemy kość i kością zaginamy nasze bigowania. I zostanie nam ostatni taki fragment tego papieru. Tutaj to będzie po prostu nasze skrzydełko do połączenia. Także ścinamy różki, żeby nam to nic nie wystawało. I teraz właśnie w taki sposób nakładamy tutaj na to skrzydełko klej. Tutaj już możemy sobie spokojnie klej, można też taśmą. I będziemy teraz to zamykać na płasko. I dzięki temu nam powstanie ten element i będzie on idealny. I idealnie nam się tutaj wsuwa ten nasz spód. Także bazę mamy gotową. Teraz bierzemy kawałek papieru kraftowego. Ja tutaj po prostu zaznaczam, gdzie mniej więcej będziemy przycinać. I to będzie jakby taki nasz panel, który będziemy później naklejać na tym naszym wieczku. I będziemy też go złocić. I od razu biorę kawałek papieru skrapowego właśnie z tej samej, z tego samego arkusza, który przed chwilą używałam. I będę tutaj przycinała kawałek. Oczywiście on musi być odpowiednio mniejszy z tego względu, że będzie, no po prostu chcę, żeby to złocenie było później widoczne, które będzie na brzegach tego panelu. Także przycinam go tak, żeby mieć mniej więcej po 3,8 cala mniejsze. Mniejszy ten element. I tak jak widzicie, teraz naklejam taśmę i właśnie taśma będzie tym elementem, który nam tutaj będzie tę folię tutaj przenosił na nasz papier. Także naklejam tutaj przy brzegach z każdej ze stron taśmę dwustronną. I standardowo dociskamy. I ściągamy teraz tę folię zabezpieczającą i będziemy tutaj przykładać już naszą folię do złoceń. Po prostu nakładam na ten element i tutaj także dociskamy kością do bigowania. Oczywiście musimy znaleźć te miejsca, w których mamy klej. I możemy się zająć już tym papierem skrapowym. Tutaj to złocenie będzie widoczne właśnie spoza tego papieru. A że jest to taka praca jesienna, praca vintage, no to też tutaj postarzymy sobie brzegi. I tutaj zarówno ten arkusik, ten z papieru skrapowego, jak i ten panel będę przyklejała do pudełka za pomocą
dwustronnych kosteczek, czyli najpierw ten kawałek papieru skrapowego naklejam na ten panel z papieru kraftowego i później całość przyklejam do wieczka pudełka. Ja już wcześniej, zanim przystąpiłam do przygotowywania tego pudełka, wycięłam już różne elementy właśnie z tej kolekcji. Mamy tutaj właśnie ten arkusz z elementami do wycięcia, a także mamy też arkusz z ten taki tytułowy i tam też mamy elementy do wycięcia, także wszystko jest wycięte. I cóż, no ja z tych elementów teraz będę układała kompozycję. Kompozycję z kwiatków, tak na boczku będą kwiatuszki. I też z elementów do wycięcia, tam jest taka gazeta i też planer. To jest takie połączenie troszeczkę właśnie vintage, takich starszych klimatów z klimatami takimi bardziej nowoczesnymi, bo właśnie ten notatnik taki bardziej nowoczesny jest. Także tutaj za pomocą kostek 3D będę łączyć to ze sobą i układać kompozycję. Ale zanim jednak tę kompozycję przykleimy, to też tutaj zrobimy troszeczkę złoceń. Tym razem za pomocą takiego pena, w którym jest klej typowo do złoceń. On dosyć szybko wysycha, także tutaj ja nakładam delikatnie na listeczki, na kwiatuszki troszeczkę właśnie tego preparatu. I za chwileczkę będziemy też odbijać w bardzo podobny sposób jak z taśmą. Będę właśnie odbijać folię. I też to doda nam takiego dodatkowego, fajnego efektu świecenia. I przyklejam już te elementy na nasze wieczko.
I na sam koniec jeszcze napis. Napis biorę z arkusza właśnie z tej kolekcji i będzie to napis na czarnym tle, łączy nas skrap. Także myślę, że idealny do takiego pudełka, w którym właśnie mogą zamieszkać zdjęcia z jakichś takich właśnie skrapowych spotkań. I już na sam koniec, może nie takie typowe złocenie, ale troszeczkę właśnie takiego blasku i metaliczności z pisaka. Jest to pisak taki właśnie w złotym kolorze i on też bardzo fajne efekty daje, także delikatnie tutaj na brzegach, gdzieś na środku dodaje takie malutkie elemenciki. Mam nadzieję, że ta praca Wam się podobała. Zachęcam do wzięcia udziału w naszej zabawie. No i cóż, trzymajcie się, pa! Życzę Wam super zabawy!